cieszę się, że odpowiedziano na nasze zaproszenie zespoły z powiatu. Jest nas niewiele w tym roku, jest to połowa zespołu, ale mam nadzieję, że będzie to równie ważne i równie piękne święto muzyki, zarówno muzyki pieśni maryjnej, jak i potem w drugiej części pieśni ludowej. Zespół śpiewaczy śpiewa podczas lokalnych uroczystości kościelnych. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy serdecznie. W tej części zespół wykona dla nas utwór Matko, która nas znasz. Matko, która nas znasz, wcielisz mi ty mi bądź. Na drogach nam nadzieją świeć, synem twym z nami idź. Zespół śpiewaczy prowadzi pani Halina Szopi. Wykonają dla nas utwór Pozdrawiam Ciebie, Matko. Zespół liczy 6 osób. Występuje na przyglądach pieśni, festynach, dożynkach gminnych i parafialnych. Otrzymuje wiele podziękowań i nagród. Zespół śpiewaczy Tęcza i utwór Pozdrawiamy Ciebie, Matko. Kolejni uczestnicy to zespół Lutenka z Koszą.
O. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ale zaskoczyłem. Zespół Lutenka wykona utwór Nasza Królowo. Istnieje od września 2017 roku.
w obecnym składzie liczy 30 osób. W swoim repertuarze posiada pieśni liturgiczne i jesienne ludowe. Chór spotyka się raz w tygodniu, doskonaląc swój warsztat wokalny, jak również ucząc się nowego repertuaru. Chór bierze udział w wielu przeglądach i konkursach. Uczestniczył m.in. w regionalnym przeglądzie chórów i zespołów wokalnych Jak Paciorki Różańca w Sławowiczach, a w powiatowym noworocznym przeglądzie kolęd i pastorałek w Kobylanach, w powiatowym festiwalu pieśni patriotycznej w Tucznej. Chór uczestniczył w podlaskim festiwalu pieśni maryjnej leśnej podlaskiej, gdzie w 2018 i w 2021 roku otrzymał Grand Prix festiwalu. W 2019 roku chór w Tubicy otrzymał nagrodę starosty wiązkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W tej części chór w Tubicy zaśpiewał pieśń Zawitaj Pani Świata. Chór w Tubicy. Dzisiejszą uroczystość. Bawcie się dobrze.